Cześć, tu Bart Staszewski. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o skoordynowanym i celnym ataku lobby homoseksualnego na wiarę katolicką, jaki miał miejsce kilka dni temu. Zanim zaczniemy, chciałem Wam powiedzieć, że założyłem Patronite'a, nie jestem zatrudniony w żadnej organizacji, nie mam żadnego stypendium ani grantu, dlatego dzięki Waszemu wsparciu, w wysokości nawet jednej kawy na miesiąc, mogę skutecznie i niezależnie działać. Także zachęcam Was do tego, żebyście kliknęli link w opisie. To jest szturm, to tęcza, to atak. Takimi słowami zaczyna się post akcji gang Sam Zamęt, Stop Zdurom i Poetki, którzy w nocy z wtorku na środę w ostatnim czasie rozwiesili tęczowe flagi na kilku pomnikach, między innymi Kopernika z Ręki Piłsudskiego, no i oczywiście pomnika Chrystusa pod kościołem Świętego Krzyża. Wrota piekieł się otwarły w barbarzyńcu Bram i takie tam. Ujawniony został tajny plan organizacji LGBT oraz innych je wspierających. Oczywiście zdjęcia z akcji błyskawicznie rozlały się po internecie, a prawackie media z telewizją polską na czele zaczęły wyć, odpływając w odmęty absurdu i uderzając w bogo tony. Oczywiście do akcji wkroczyli bojownicy o polską rodzinę i tysiąc lat polskiego chrześcijaństwa. Poseł Kaleta pobiegł do prokuratury, bo przecież wandalizm i atak na święte, nieskalane polskie poczęcie. Morawiecki pobiegł palić świeczkę i przepraszać posąg za ochydną zniewagę, jakiej doświadczył. Na swoim fejsie bredził coś o bezszeszczeniu i barbarzyństwie oraz burzeniu pomników. Premier nie odwiedził białego stoku, kiedy rzucano w nas kamieniami, nie zapalił znicze na grobie Milo, Dominika czy Kacpra, ofiar homo i transfobii. Ma to w dupie, bo bardziej boli go pomnik z tęczową flagą niż przemoc wobec osób LGBT. Oczywiście, nic w tym dziwnego, bo dla większości polskiej prawicy LGBT nie są pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami. Dla nich jesteśmy czymś gorszym, takim gorszym sortem, czymś odrażającym, a więc nasze symbole są dla nich czymś wstrętnym, czymś. Uwłaczającym stąd tęczowa flaga to jakby ktoś wymazał ten pomnik gównem, bo w sumie wiadomo, że jak pedały, to i gówno od razu się im w głowach pojawia. A na dodatek cały na czarno wparwał arcybiskup pnycz, biadający coś o bólu katolików. Co tam księża pedofile, co tam przeklęty finansowe i libacje biskupów? Tęczowa flaga na pomniku to jest właśnie to, co uderza w serduszka polskich katolików. A najlepszy był jego apel o nieprzesuwanie granic w debacie publicznej. Serio? Dehumanizacja ludzi to za mało? Jakoś nie przypominam sobie, żeby polski kościół apelował do polityków PIS-u, którzy non-stop odczowieczają osoby LGBT. Czy Nysz zadzwonił do dudy z apelem, aby ten przestał na nas szczuć, nie mówiąc już o tęczowej zarazie Jędrzejewskiego? To nie było przekroczenie granic debaty? A na to wszystko doszło ze sranie naszych liberalno-platformerskich elit z Trzaskowskim i Lisem na czele. I zgodny chór zapiął. Ojej, LGBT chce szacunku, a nie szanują katolików. Sami sobie szkodzą. Ja się czuję, jakby ktoś na mnie srał. Marność, oj, marność. Ja rozumiem, że gdyby ktoś usmarował pomnik gównem, albo urwał krzyż, ewentualnie oderwał głowę, to można byłoby mówić o zniszczeniu zabytku. Ale wetknięcie całej flagi serio. E Warto zwrócić uwagę, że i sami katolicy są podzieleni. Jedni twierdzą, że uczuć mógł się poczuć urażony, a inni, że akcja była nawet okej. Okay. I bronią tego poważne katolickie środowiska, takie jak Tygodnik Powszechny czy Więź, które widzicie teraz na ekranie, bo się przywijają. Drażni mnie takie stawianie sprawy, że aby dostać równe prawa, musimy sobie na to zasłużyć, się dobrze zachowywać. Nie obnosić się. To jest retoryka więzienna z dobrymi i złymi strażnikami. Świetnie opisana przez Tomasza Markewkę z krytyki politycznej w artykule Strażnicy dobrych obyczajów trzymają mniejszości w więziennej celi. Pozwólcie, że was poczęstuję kawałkiem. Przeciwnicy mówią mniejszościom seksualnym otwartym tekstem, że są za kałą społeczeństwa i najlepiej byłoby, żeby zostali w swoich celach i się nie afiszowali. już sojusznicy odgrywają rolę dobrotliwych strażników więziennych, którzy są nawet gotowi w bliżej nieokreślonej przyszłości wypuścić osadzonych na wolność, ale pod warunkiem, że ci będą się dobrze sprawowali. Dlatego z troską powtarzają, nie wychylajcie się, nie prowokujcie, nie dawajcie powodu do tego, aby zdzielić was po głowie i zamknąć w izolatce. Link do całości macie pod spodem. Prawa zdobywano, wychodząc na ulicę, głośno protestując, a nawet prowokując, a nie siedząc cicho i licząc na nagrodę za dobre sprawowanie. Równe prawa to jest coś, co się nam po prostu należy. Górnicy jak się wkurwią, to przyjeżdżają do Warszawy i robią rozpierduchę na całe miasto. I dostają to, co chcą. I nikt im nie mówi, że sobie szkodzą. A grzeczni nauczyciele sobie strajkują, strajkują i dostają ochłapy. Potrzebujemy działań na różnych frontach. Oczywiście praca u podstaw to podstawa, stąd różne raporty o sytuacji osób LGBT w Polsce, jakie tworzy na przykład kampania przeciw homofobii czy miłość wyklucza, praca z mediami, wywiady, coming out, artykuły, badania naukowe i działania edukacyjne, ale są też procesy sądowe czy bezpośrednie akcje w przestrzeni publicznej, jak moja akcja ze znakami czy akcja z pomnikami. Na to wszystko jest miejsce i wszystko to prowadzi do nas do jednego wspólnego celu – do równości. Tak długo jak kamienie rzucane są na marsze równości, tak długo jak osoby LGBT skaczą z mostów, a hierarchowie Kościoła katolickiego mówią o nas per neobelszewicka tęczowa zaraza, darze obojętnością. Wszystkie marmurowe i brązowe skorupy stojące w przestrzeni publicznej. Żywy człowiek i jego niedola są dla mnie najważniejsze. A wszyscy, których uczuć czuje się urażony, no przykro mi. Pomóżcie się za Milo, Dominika czy Kacpra. Albo inne dzieciaki, które popełniają samobójstwa. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki i do zobaczenia.